Opowieści z Bukowego Lasu, Królicza Melodia, wydawnictwa Egmont. Jest to czwarty tom w serii o rodzinie Rabatków zamieszkującą Bukowy Las i drugi tom, który powstał przy współpracy z autorem serii O czym szumią wierzby. Ten komiks będzie jutro na blogu. I tutaj się na momencik zatrzymamy, ponieważ przy okazji recenzji Wyprawy po skarb wspominałam, że zaczęły zupełnie inaczej te komiksy wyglądać. Zupełnie mi umknęła informacja, że one teraz powstają we współpracy właśnie z autorem serii o Ropuchu, Krecie i Szczurze. Poprzednie tomy wyglądały tak. Pierwszy i drugi. No widać różnicę, ale myślę, że nie ma co tutaj roztrząsać tego, że one zaczęły inaczej wyglądać, bo treść jest doskonała i komiksy te czyta się z niebywałą przyjemnością. Królicza Melodia. Jak zwykle będzie muzycznie. Rodzina Rabatków jest bardzo muzykalną rodzinką. Dzieci uwielbiają śpiewać, tańczyć, wywijać w rytm muzyki i tak też również będzie w tym tomie. Rozpoczyna się przygoda z króliczkami, jak widzicie, od dzieciaczków, które jadą po jajka. Nie może im ciocia Cynia zrobić naleśników ani gofrów, bo nie ma jajek. Udają się do miasteczka, po drodze mijając ogród pana Pattisona, który jest przepiękny, pachnący, a pan Pattison, który jest niedźwiedziem, no nie jest zbyt miły dla króliczków i raczej nie chce mieć tutaj z nimi nic do czynienia. Odrzuca im pluszaka, który upadł do ogródka i każe im stąd iść. Króliczki docierają do miasta, gdzie widzą, że podczas kiermaszu będzie wielki konkurs, zarówno cukierniczy, czyli co dla cioci Cyni, jak i muzyczny, w którym nasze rabatki będą chciały wziąć udział. Już zaczęły wymyślać nazwę dla swojego zespołu, gdy dostrzegają Doremi Fasido i jego bandę. Oni również chcą wziąć udział w konkursie muzycznym. Jest to banda rozrabiaków, łobuziaków i gdy króliczki ruszą w drogę powrotną, to oni ich tutaj będą ścigać, doprowadzą do wypadku i rabatki wylądują w ogródku pana Pattisona. No nieciekawie, jak możecie się domyśleć, pan Pattison nie będzie w ogóle zadowolony z tej sytuacji, że zniszczyli mu warzywka, kabaczki. Króliczki będą musiały jednak stawić czoła temu, co się stało w domu, opowiedzieć wszystko tacie i cioci Cyni, no i zaczną przygotowania do kiermaszu. Spójrzcie na ilustracje, są absolutnie fantastyczne, cudowne. Ta seria jest tak piękna i niesamowita, że nie wiem, czy jest ktoś, kto po przeczytaniu i obejrzeniu tego komiksu stwierdzi, że nie polubił go. Tych bohaterów nie da się nie lubić. Są niesamowici. Więcej treści zdradzać nie będę. Koniecznie przeczytajcie czwarty tom. Zresztą, jeśli nie znacie serii opowieści z Bukowego Lasu, to sięgnijcie po wszystkie tomy po kolei, bo najlepiej oczywiście w ten sposób je czytać, chociaż nie jest to taka typowa kontynuacja poprzednich tomów, więc nie trzeba znać każdego osobno, ale ja Was do tego bardzo zachęcam, bo jest to urocza seria i bardzo przyjemnie się ją czyta. A więcej o komiksie na blogu. W opisie do filmu jest link.